Kościół pod wezwaniem podwyższenia Krzyża Świętego Przegędzy był wypełniony do ostatniego miejsca. Nic zresztą dziwnego, bowiem nie tylko Przegędzania, ale mieszkańcy z całej Czerwionki Leszczyny z ciekawością przybili tutaj, by wsłuchać się w niezwykły koncert. Przez blisko godzinę kościół rozbrzmiewał kolędami pastorałkami, które zaprezentował niezwykły, można by rzec, duet. Orkiestra Miejska Dębińsko wraz z śląskim zespołem Trojoki. Orkiestra Miejska Dębińsko funkcjonuje od ponad 82 lat. Największe sukcesy święciła za czasów funkcjonowania kopalni Dębińsko. Wówczas też zdobyła wiele zaszczytnych nagród na różnych konkursach i przeglądach orkiestr drętych. Od 10 lat działa jako 40-osobowe stowarzyszenie. Jak mówi jej obecny dyrygent Wojciech Pukowiec, orkiestra w ostatnich latach bardzo odmłodniała. Gro jej składu to młodzież, najczęściej uczniowie szkół muzycznych. Orkiestra zagrała nie tylko piękne polskie kolędy. Publiczność mogła usłyszeć również niemieckie utwory bożonarodzeniowe, amerykańskie, hiszpańskie czy angielskie. Szczególnej atmosfery i uroku całemu występowi dodawali nietypowi wokaliści. Śląscy biesiadnicy zespołu Trojoki. Prym wokalny miał tutaj Mieczysław Kierpiec, a towarzyszyły mu dzielnie Sabina Kierpiec oraz Iwona Blacha. Jak mówi pan Mieczysław, taki koncert zdecydowanie różni się od występów biesiadnych nie tylko repertuarem. Większy stres. Większy stres. No po prostu inna publiczność, inna muzyka i przepełniona taką radością, sercem w ogóle. No, tego się nie da opisać tak, żeby już. To trzeba czuć. O. Trzeba dodać, że Trojoki, które wywodzą się z Czerwionki Leszczyn, w tym roku świętują swoje 10-lecie istnienia. Na swoim koncie mają już wydaną płytę, a nawet teledysk do jednej z piosenek. Okres świąteczno-kolędowy powoli dobiega końca. Obfituje on w wiele konkursów i przeglądów bożonarodzeniowych pieśni.
Amen.